Uwaga, uwaga. Film, który za chwilę zobaczycie, nie ma na celu promowania tego sprzętu, ponieważ ani złotówki nie dostałem za stworzenie tego materiału. Sprzęt kupiłem za własne pieniądze, nie dostałem go do testów, nie wypożyczyłem. W związku z tym będzie to moja wyłącznie subiektywna własna ocena tego, na co wydałem swoje ciężko zarobione pieniądze. Zapraszam Was do oglądania. Kupiłem sprzęt, który chcę Wam pokazać, który możecie rozważyć, czy chcecie go kupić, czy nie. Aż ja mam taką możliwość, bo po prostu mam, to go Wam zaprezentuję. W związku z tym, o czym mowa? Mowa o sekatorze elektrycznym Stiga SGM 102 AE. Na to urządzenie już się czaiłem od dłuższego czasu, ale jakoś tak ciągle nie było mi po drodze, żeby je kupić. I w końcu się udało, że w tym roku stwierdziłem, okej, dobra, trzeba spróbować. Jest jeszcze jeden model, mniejszy, bodajże SGM 72, ale ja założyłem, że po prostu będę potrzebował coś, co będzie możliwie najdłużej pracowało. I tu od razu może poruszymy temat baterii, ponieważ tak jak kupiłem i używałem już to urządzenie może łącznie z 1,5 godziny i tak naprawdę jeszcze nie wymagało ładowania. Także już wydaje mi się, że na plus będzie to, że dosyć dobrze trzyma bateria. Co mnie zairytowało, to, że tu nigdzie nie znalazłem możliwości wymiany tego akumulatora. Także w przyszłości, jeśli, że tak powiem, urządzenie już będzie zajechane, no to praktycznie wiąże się to z koniecznością wymiany całego urządzenia, a nie tylko samego akumulatora. Tudzież nie ma możliwości na przykład wzięcia 2 czy 3 zapasowych akumulatorów na cały dzień pracy. Jeśli byśmy zakładali, że mamy dużo drobnych krzewów do podcinania, no to z tym urządzeniem no, po prostu trzeba będzie regularnie je ładować. Więc akurat to jest minus. Jak dobrze widzę, tu są takie dwie widoczne blaszki. Przypuszczam, że to jest jakaś miejsce, gdzie można podpiąć jakąś przedłużkę i po prostu uruchamiać zdalnie tutaj tą całą maszynerię. Także jak już widać, no tutaj możliwości widać jest przewidzianych dosyć sporo. Ładowanie odbywa się tutaj przez podłączenie wtyczki do gniazda tutaj na górze urządzenia. Tu jest jakaś zworka, nie wiem do czego ona jest. Moim zdaniem pełni funkcję jakiegoś zabezpieczenia, być może przeciw dzieciom, może na zimę. W instrukcji nic o tym nie znalazłem. Jak się wyciągnie tą zworkę, urządzenie się nie uruchamia. Być może jest to jakieś zabezpieczenie na zimę, typu, że nie, skoro nie korzystamy z urządzenia, to być może w ten sposób będzie się samo rozładowywało. Nie wiem, nie mam pojęcia. Niemniej jednak działa jak bezpiecznik, jak się wyciągnie, włożymy z powrotem, działa. Nie ma, nie działa. Więc spróbuję to znaleźć w internecie. Jeśli nie znajdę informacji w internecie, to trudno. Może Wy wiecie, od czego może być ta zworka. Jak coś, to piszcie w komentarzu. Lecimy dalej. Czas pracy na baterii tego urządzenia, zgodnie z instrukcją, to około 100 minut, czyli w moim wypadku wychodzi, że dosłownie zostały mi ostatnie minuty używania go do pełnego rozładowania. Standardowa ładowarka 10,8 V, wiadomo, kostka. Jest do tego kilka dokładek, między innymi taki prosty zestaw do podcinania. To właśnie jest akurat końcówka do podcinania trawy przy obrzeżach. Ja akurat z tego urządzenia nie będę korzystał do przycinania trawy przy obrzeżach, a głównie do modelowania krzewów ozdobnych i do wykończenia precyzyjnego modelowanych krzewów. W związku z tym, żeby nie zasuwać z nożycami albo z dużym sekatorem, to po prostu kupiłem sobie właśnie taki sprzęt. Na potrzeby tego filmu zrobiłem test cięcia trawy w trudno dostępnych miejscach, czyli właśnie w tym przypadku przy murze. Gdzie tutaj muszę Wam zwrócić uwagę, że ta końcówka bardzo dobrze, zresztą ona jest dedykowana do tego, ona bardzo dobrze się sprawdza właśnie do cięcia trawy w takich miejscach, ponieważ to ostrze, które pracuje tutaj u góry, na wierzchu, ono nie wychodzi poza światło tej całej głowicy. W związku z tym, przesuwając ostrze zupełnie przy ścianie, dosłownie opierając o ścianę, krawędź, obrzeża czy czegokolwiek, ta ruchoma część nie dochodzi nam do końca, nie wychodzi nam poza obszar tej głowicy, w związku z tym nie uderza nam o ścianę, o obrzeże i bardzo ładnie, precyzyjnie podcina nam tą trawę. Ja osobiście tego urządzenia w tym charakterze nie będę używał, ponieważ mam plan zupełnie innego wykorzystywania go, ale tak jak mówię, pod tym względem naprawdę na pewno się u Was w ogrodzie sprawdzi. Druga dokładka do niego.
którą też mam tutaj na wyposażeniu. To jest właśnie taki zestaw do strzyżenia żywopłotów, do strzyżenia krzewów, z którego już też kilka razy korzystałem, więc póki co na razie sprawdza się dobrze. Jestem też ciekawy, jak długo będą ostre te przystawki. Poza tym muszę sprawdzić w internecie, czy takie przystawki można dokupić osobno, dodatkowe. Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, jeśli Wam się udało znaleźć takie albo podobne, dajcie znać w komentarzu. W tym urządzeniu wymiana tych przystawek jest bardzo prosta. Wystarczy ścisnąć i praktycznie samo wychodzi. Tak samo się zakłada, więc tutaj akurat z tym nie ma żadnej filozofii. Łatwo, szybko i przyjemnie. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że jest możliwość obracania tego przełącznika. Wystarczy wcisnąć i można przestawiać. Mamy możliwość obrócenia o 180 stopni i ustawić to w trzech pozycjach. Też bardzo wygodna funkcja właśnie w przypadku, kiedy musimy gdzieś tam mocno kombinować. Z moich wrażeń mogę Wam opowiedzieć tyle, że wymagał ode mnie przyzwyczajenia, ponieważ jak zaczynałem na nim pracować, to bardzo wydawał mi się niewygodny i stwierdziłem, że wywaliłem pieniądze w błoto. Wydawał się nieporęczny, jednak z czasem już się dosyć przyzwyczaiłem i myślę, że się zaprzyjaźnimy, więc tu w pracy będziemy mogli dosyć dobrze się rozumieć. Zostanie ze mną na dłużej, nie będę go nigdzie sprzedawał, więc na pewno zostaje. Warty uwagi jest też uchwyt, który jest powlekany gumą antypoślizgową i naprawdę czuć, że naprawdę się nie ślizga, więc jest super. Plastik ogólnie wydaje się też dosyć solidny, więc wydaje się być trwały. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Cały ten zestaw sekatora elektrycznego z tymi przystawkami, z papierami, z ładowarką mieści się w takim fajnym etui, więc naprawdę jest wygodny do transportu i nie trzeba nigdzie szukać gratów, które się tam gdzieś porozrzucają. Pod tym względem jest spoko. Jak z trwałością, no to się przekonamy za jakiś czas. Na jak długo będzie mi starczał akumulator, też nie wiem, zobaczymy. Słowem podsumowania, według mnie na ten moment to był dobry zakup. Jeszcze trochę potestuję, za jakiś czas pewnie znowu coś o tym powiem. Na ten moment wydaje mi się, że to była dobra inwestycja, że na pewno się sprawdza pod tym względem, jeśli chodzi o modelowanie takich drobnych, małych krzewów, dużo zakamarków. Na pewno to już wiem, że mi się sprawdza. Poza tym, czy rozważałem zakup innego urządzenia? Nie. Po prostu mam taką schizę, że napaliłem się na ten i chciałem po prostu ten, więc nie miałem okazji ani sprawdzić innych, ani nie porównywałem, po prostu powiedziałem, że chcę ten, biorę ten i już. I w tym momencie zapraszam Was do skomentowania tego filmu i opowiedzenia Waszych wrażeń na temat korzystania z tego urządzenia lub bardzo podobnych, bliźniaczych innych marek, bo tutaj nie da się ukryć, że temat myślę, że może się rozwijać, zwłaszcza jeśli będziecie nie zainteresowani zakupem takiego sprzętu, to w komentarzach będziecie mogli dostać różne opinie. I nie zakładam, że będę wypożyczał takie sprzęty innych marek, żeby robić testy, po prostu będę Wam opisywał to, co ja mam. Jaka jest moja ocena tego urządzenia? A jest co oceniać? Na ten moment używałem je bardzo krótko, bardzo niedużo, w związku z tym jeśli mam oceniać dotychczasowe doświadczenia, to ogólnie jestem pozytywnie zaskoczony i na pewno będę jeszcze z tego korzystał. Jestem bardzo ciekawy, na jak długo będzie mi starczał akumulator i w jakiej kondycji będzie za jakiś czas. No, ubolewam nad tym, że ten akumulator nie jest wymienny, że nie można wziąć więcej zapasowych akumulatorów. No i tyle. Zapraszam Was do komentowania tutaj na dole i zobaczymy, co się z tą zabawką będzie działo za jakiś czas. I śledźcie kanał. I zapraszam Was do następnego filmu. Na razie, cześć, pa!